Gdzieś w głębi kraju jest zakład, w którym toczy się nasza historia. Nieważne, co produkuje. Ważne, jak daje sobie radę w trudnych czasach kapitalizmu. Halo? A, dobrze, tak, to niech wejdzie. Dobry. A, dzień dobry, panie. Smułka, czy pan wie, co będzie za 4 dni? Za 4 dni idę z psem do dentysty. Z psem? A co, pies ma chore zęby? Nie, ja mam chore zęby, tylko że ja nie mam z kim psa zostawić. No, każdy ma problemy na swoją miarę. Otóż, będzie pan musiał tę wizytę u dentysty odłożyć, ponieważ za 4 dni mamy święto nasze robotnicze. Jest Dzień Pracownika Zakładu Zbrojeniowego. A, no to fajnie, to znowu będzie festyn, nie? Jedzenie. Na wszelki wypadek niech pan się wcześniej naje w domu. Dobrze panu radzę. No i będą konkursy, rzucanie podkowów, kija. No i ten, pokaz sztucznych ogni. No tak, będzie pokaz sztucznych ogni. Jak wpadną na teren zakładu, to nawet będzie pokaz prawdziwych ogni. Dobrze, pożartowaliśmy. Starczy tego, bo o co chodzi? Gwoździem festynu będzie mecz naszej piłkarskiej reprezentacji z zakładem Melox Skarżysko-Kamienny. Melox Skarżysko. Tak. Ale to w tamtym roku to żeśmy niezłe wcire od nich dostali, nie? No 12 do jaja było. No, a i tak jeszcze po tym wszystkim musieliśmy kończyć w 10 osób, bo sędzia pana usunął zakopnięcie w podbrzusze. To przypadkowe faul. Przypadkowy faul to by był, jakby pan kopnął zawodnika, a nie sędziego. A wcześniej to pan tak, najpierw go zwymyślał, szarpał pan go po prostu z 5 minut za koszulkę, a potem jakby pan mu po prostu przysunął rogala tam między słupki, to się tam zawinął. No, ten strzał mi wyszedł akurat rzeczywiście. No wie pan, to jest boisko, to są emocje, to wiadomo, różnie bywa. W każdym razie to już było, to jest, jak to mówi redaktor Szpakowski, historia. Historia. Skupmy się na tym, panie Smułko, co jest przed nami. Otóż jak będzie wyglądała taktyka na ten zbliżający się mecz? Ja jestem grającym trenerem, a jednocześnie wysuniętym z przodu napastnikiem. Typowym łowcą bramek. Pan gra w środku pomocy. Czyli tak jak na zakładzie. Ja odwalam czarną robotę, a pan sobie spije śmietankę. I śle pan do mnie długie, prostopadłe podania, które ja rozpatruję i zamieniam na bramki. To będzie naszym kluczem do zwycięstwa. No ale jak ja śle podanie, jakie jestem na obronie? Nie ma obrony. Zlikwidowałem tę formację. Zgodnie z hasłem, że najlepszą obroną jest atak, wszyscy gramy z przodu. No a jak się trzeba będzie cofnąć? Nie ma mowy. Ani kroku w tył. No ale jak? Bo co? Bo to, że z tyłu na bramce za workami z piachem będzie stał inżynier Mrównica z karabinem maszynowym. I jeżeli ktoś się będzie próbował cofnąć, Mrównica momentalnie zdejmie go z boiska. No ale przecież to są stalinowskie metody. Tak, dzięki którym pokonano Hitlera. Dobra, panie dyrektorze, ja to nawet i mogę panu podawać te podania. No ale co z tego, jak pan to z kolei to już nikomu nie poda, albo się pan znachali, albo się tam pan będzie kiwał w nieskończoność. A w ogóle najgorsze jest to, że pan z każdego miejsca na boisku koniecznie chce strzelić bramkę przewrotką. No to co to w ogóle robić? Dobrze. Niech pan mi podaje, a ja już będę golił frajerów. Dobrze, no to żeśmy sobie obgadali sprawę. Niech pan teraz wraca na halę, bo tam jeszcze fryzarka chyba nie ostygła, także do roboty. Do widzenia. Do widzenia. Ale panie dyrektorze... No ale bo to skoro taki ważny mecz jest, to może by pan mnie zwolnił dzisiaj trochę z pracy. Ja bym sam tam poszedł za zakład, piłkę pokopał, potrenował. Nie ma mowy. Niech pan wraca do frezarki, niech pan pracuje. Może pan przecież w końcu rękami obsługiwać maszynę, a nogami niech pan sobie tam trenuje. Co panu broni ktoś? Niech pan sobie tam tą frezarkę odbija piłeczkę, tak? Aha. No, to do widzenia. To do widzenia, panie dyrektorze. Dyrektorze, panie dyrektorze, no panie Smułko, po co te tytuły? No jesteśmy w końcu w jednym zespole, wielkie halo, pan dyrektor. No pewnie, no. No to jak mam na pana mówić? Ronaldinho.